Państwa na kolejnym wykładzie w cyklu Śladami odbudowy. Cyklu, który przygotowany został z okazji jubileuszu 50-lecia rozpoczęcia prac nad odbudową Zamku Królewskiego w Warszawie. Tematem dzisiejszego wykładu jest ikonografia odbudowy Zamku Królewskiego. Chciałabym dzisiaj zaprezentować Państwu zarówno materiały ikonograficzne, które stały się ogromną pomocą w trakcie podejmowania trudnych decyzji dotyczących ukształtowania bryły zamku w trakcie odbudowy, ale również materiały ikonograficzne, które powstawały już w trakcie samych prac związanych z odbudową zamku i odtwarzaniem jego wnętrz. Nim przystąpimy do analizy i prezentacji wybranych zagadnień, chciałabym tytułem wprowadzenia pokazać Państwu, jak wyglądał teren w momencie, kiedy decyzja o odbudowie Zamku Królewskiego została podjęta, kiedy władze partyjne odbudowie dały zielone światło. Teren zamkowy od wielu lat to był taki teren rekreacyjny. Tu warszawiacy przychodzili na spacery. W momencie, kiedy w 1961 roku Władysław Gomułka podjął decyzję o tym, że zamek jednak nie będzie odbudowywany, ten teren po prostu został uporządkowany. Obrys bryły zamku stanowiły niewysokie murki. Na dziedzińcu zamku pojawiły się płyty betonowe, ustawiono tam ławeczki. Jedynym śladem po tym, że w tym miejscu kiedyś znajdował się Zamek Królewski w Warszawie, był fragment ściany elewacji zamku od strony Wisły z oknem Stefana Żeromskiego. Wiele osób ten właśnie fragment bardzo dokładnie pamięta. Proszę zwrócić uwagę, to był pusty plac, bardzo atrakcyjny teren, który chciano w różny sposób zagospodarować. Szczęśliwie te pomysły nie zostały zrealizowane i w 1971 roku można było przystąpić do przygotowania tego terenu do budowy. W styczniu 1971 roku podjęto decyzję o tym, że zamek jednak będzie odbudowany. Niezwłocznie powołano Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku, który miał kierować całością prac. Komitet na generalnego wykonawcę wszystkich prac związanych z odbudową gmachu wyznaczył Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków. Po tej decyzji niezwłocznie już w styczniu 1971 roku reaktywowano pracownię zamek. Przypomnę, pracownia działała wcześniej w latach 1956-1961. Bardzo szybko opracowano wytyczne do odbudowy zamku. Określały one zarówno lokalizację bryły, ściśle według obrysu historycznego, ustalały również rzędne posadowienia na podstawie istniejących autentycznych fragmentów przyziemia i szczątków elewacji. W wytycznych określano również zasadę restytucji stylowej poszczególnych elewacji zamku oraz założenia związane z materiałami, jakie zostaną wykorzystane w trakcie prac budowlanych. Przed zespołem projektantów, na czele którego stanął pan profesor Jan Bogusławski, postawiono takie trzy podstawowe zadania. Odtworzenie bryły i układu przestrzennego wnętrz w obrysie i gabarytach sprzed 1939 roku, zgodnie ze stylem epoki, w jakich poszczególne części zamku powstawały. Przestrzeganie zasady wmontowania wszystkich ocalonych, oryginalnych elementów wyposażenia zamku i wmontowanie ich na dawne miejsca. Kolejnym zadaniem było odtworzenie na podstawie przekazów ikonograficznych tych fragmentów zamku, które uległy zatarciu w wyniku wielu przebudów i remontów, które w ciągu wielu stuleci prowadzono. Chciałabym wspomnieć, że z panem profesorem Janem Bogusławskim, który był generalnym projektantem odbudowy zamku, bardzo ściśle współpracowali
pani Irena Oborska i pan Mieczysław Samborski, główni projektanci architektury odbudowywanego zamku. Najcenniejszym przekazem umożliwiającym wierne odtworzenie, restytucję bryły zamku, a zwłaszcza jego wnętrz, były uratowane w 1939-1940 roku oryginalne elementy, detale wyposażenia poszczególnych wnętrz zamku, detale elewacji. Te wszystkie elementy, łącznie z wieloma tysiącami detali architektonicznych wydobytych z gruzów w trakcie porządkowania terenu zamkowego, stały się bezcennym źródłem, pozwoliły bardzo precyzyjnie określać wygląd, gabaryty poszczególnych wnętrz zamkowych. Niezmiernie istotnym elementem, bardzo cennym, co podkreślali wielokrotnie projektanci, był ten fragment ściany z oknem Żeromskiego, o którym już wspominałam. Był to zachowany w pełnej wysokości element i był niezmiernie istotny przy wyznaczaniu wysokości poszczególnych pięter zamku. Bryła Zamku Królewskiego w Warszawie, jak Państwo doskonale wiecie, jest architektonicznie niejednolita. Z powodu wielokrotnych przebudów, nawarstwiających się przez wiele lat zmian. Zgodnie z wytycznymi Komisji Architektoniczno-Konserwatorskiej działającej w ramach Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku, przyjęto zasadę zachowania nawarstwień historycznych. Zespół projektantów oraz zespół ekspertów stanął przed trudną decyzją, do jakich rozwiązań należy powrócić w trakcie odbudowy gmachu. Wnikliwe studia materiałów ikonograficznych oraz materiałów źródłowych, które wykorzystywały w dużej mierze te badania zgromadzone już wcześniej przez pracownię projektową Zamek w latach 50., pozwoliły na wypracowanie ostatecznego kształtu architektonicznego w zamku, bryły Zamku Królewskiego w Warszawie oraz jego wnętrz. Chciałabym teraz przejść do przedstawienia Państwu wybranych zagadnień związanych właśnie z tymi problemami, które powstawały w czasie prac projektowych. Które elementy stanowiły największe wyzwanie nie tylko dla architektów, ale również dla tej grupy ekspertów, w skład której wchodzili historycy, historycy sztuki, konserwatorzy, architekci. To było takie grono, które współpracowało bardzo ściśle z architektami i służyło zawsze radą, pomocą i w konsekwencji było też gremium decyzyjnym, bo to właśnie Komisja Architektoniczno-Konserwatorska uzyskała uprawnienia do akceptacji wszystkich projektów przygotowywanych przez pracownię Zamek. Proszę Państwa, na początek proponuję, żebyśmy się zatrzymali na chwilę nad problemem związanym z odtworzeniem skrzydła Zamku Królewskiego od strony Placu Zamkowego. To skrzydło otrzymało ostatecznie wystrój architektoniczny według stanu przedwojennego z zachowaniem historycznej osi okien, z uwzględnieniem zmian wynikających z przeniesienia do tego skrzydła sal sejmowych w XVIII wieku. Do tej elewacji doprojektowano narożne wieżyczki, które do dziś budzą wiele kontrowersji i dyskusji. Otóż na zlecenie Komisji Architektoniczno-Konserwatorskiej, która zleciła architektom przestudiowanie przekazów historycznych i ikonografii, które uzasadniałyby właśnie taką decyzję, te materiały tutaj możemy Państwu bardzo precyzyjnie zaprezentować, bo to był między innymi sztych Hondiusa z 1646 roku, na którym te wieżyczki są bardzo dobrze widoczne.
Ten sztych jest takim przedstawieniem dokumentującym ustawianie kolumny Zygmunta III. Tutaj na zbliżeniu chciałabym pokazać Państwu kadr, który pokazuje właśnie narożnik południowo-zachodni zamku z precyzyjnie określoną, precyzyjnie tutaj przedstawioną właśnie narożną wieżyczką elewacji zamku od strony placu zamkowego. Dodatkowym źródłem ikonograficznym, które posłużyło jako pomoc w podjęciu tej decyzji, był obraz z elekcji Augusta II z 1697 roku. Fragment tego obrazu przedstawia w perspektywie Zamek Królewski w Warszawie i tam również możemy obserwować te narożne wieżyczki w dachu zamku. Kolejnym źródłem, które zostało w trakcie tych badań wykorzystane, jest rysunek Marcina Altomonte z 1700 roku. Szkic właściwie przedstawiający w bardzo takim ogólnym zarysie bryłę zamku. Na tym rysunku również widzimy te narożne wieżyczki. Te materiały zdecydowały o tym, że podjęto decyzję, że wieżyczki będą odtworzone i tutaj chciałabym pokazać Państwu projekt wykonany w pracowni projektowej Zamek, który pokazuje elewację zamku od strony placu zamkowego właśnie z tymi wieżyczkami, o których mówimy. A zaraz później slajd, który pokazuje nam już odtworzoną bryłę zamku, jeszcze bez elewacji, ale widzicie Państwo na pierwszym planie odtworzoną wieżyczkę, tę samą, którą widzieliśmy na sztychu Hondiusa. Ostatecznie zdecydowano się na wykonanie tych wieżyczek z cegły, otynkowano je, zaś hełmy pokryto blachą miedzianą. Dodam tylko, że te wieżyczki pojawiły się na elewacji zamku oczywiście w czasach wazowskich. One niestety spłonęły i przez wiele, wiele lat nie zdecydowano się na ich odtworzenie. Prawdopodobnie ta oryginalna konstrukcja była drewniana. Po wielu latach zdecydowano, że jednak zostaną one odtworzone, tak jak już wspomniałam, z cegieł. Proszę zwrócić uwagę, jak w perspektywie z krakowskiego przedmieścia bryła zamku prezentuje się z tymi narożnymi wieżyczkami. Kolejnym niezmiernie istotnym problemem związanym z pracami projektowymi w trakcie odbudowy zamku było zwieńczenie wieży grodzkiej. Wieża grodzka to jeden z najstarszych elementów bryły zamkowej i opracowanie koncepcji jej ukształtowania wiązało się z licznymi wątpliwościami, poszukiwaniami, dyskusjami. Ona była wielokrotnie przebudowywana. Jeszcze w XV wieku uległa częściowemu zniszczeniu i w trakcie prac projektowych należało odpowiedzieć na pytanie, do której epoki nawiązujemy. Komisja naukowa oraz komisja architektoniczno-konserwatorska działające w ramach komitetu po analizie dokumentacji źródłowej podjęły decyzję, że należy oprzeć się na przekazach XVII-wiecznych, konkretnie na obrazie Melicha przedstawiającym widok zamku od strony Wisły. Na tym widoku bardzo szczegółowo przedstawione zostały również te fragmenty zamku, właściwie ten fragment zamku z wieżą grodzką. Chciałabym pokazać Państwu najpierw, jak wyglądała bryła zamku przed wojną, jak wtedy zmieniał się również widok wieży grodzkiej, ale wróćmy do obrazu Christiana Melicha, który stał się podstawowym źródłem ikonograficznym do odtworzenia zwieńczenia wieży grodzkiej w takiej formie, jaką możemy dzisiaj oglądać. Otóż
Na fragmencie z zamkiem widzimy od lewej nadbudowaną do wysokości pierwszego piętra i nakrytą trójspadowym dachem wieżę grodzką z przybudówką zwieńczoną kopułą z latarnią. I takie rozwiązanie postanowiono wykorzystać również w latach 70. Proszę zwrócić uwagę, tu pokazuję Państwu rysunek projektowy wykonany w pracowni Zamek, jak bardzo dokładnie powtórzono wygląd zwieńczenia wieży grodzkiej w stosunku do tego obrazu Melicha z 1625 roku, który Państwu wcześniej pokazywałam. I jeszcze kilka zdjęć pokazujących z perspektywy ten fragment zamku. Kolejnym ważnym problemem, z jakim przyszło zmierzyć się architektom w trakcie prac projektowych, była elewacja gotycka zamku. To jest ta część, którą możemy oglądać w tej chwili po wejściu na dziedziniec główny zamku. Jej odtworzenie wiązało się z wieloma wątpliwościami i dyskusjami w gronie właśnie i projektantów, i przedstawicieli Komisji Architektoniczno-Konserwatorskiej. Do której fazy należy nawiązać, a z których elementów należy zrezygnować? Chciałabym przedstawić Państwu kilka zdjęć przedwojennych, które pokazują, jak ta część zamku wyglądała. Przypomnę tylko, że w 1921 roku Kazimierz Skurewicz odsłonił te oryginalne gotyckie fragmenty zamku. One wcześniej były zatynkowane i od 1921 roku można było obserwować te odkryte, odsłonięte elementy zamku. Przedwojenne fotografie bardzo dokładnie przedstawiały stan elewacji gotyckiej, pokazywały bardzo dokładnie rodzaj profilowań w cegłach, kształt łuków. I ostatecznie to one posłużyły za takie podstawowe źródło ikonograficzne w trakcie odtwarzania tej elewacji w latach 70. Dodatkowym źródłem informacji, materiałem porównawczym była elewacja kamienicy Książąt Mazowieckich przy rynku Starego Miasta w Warszawie, pochodząca mniej więcej z tego samego okresu, co wspomniana elewacja gotycka zamku. Proszę Państwa, kolejnym zagadnieniem, które chciałabym w trakcie naszego spotkania omówić, jest kolorystyka elewacji zamkowych. Od początku, kiedy te elewacje zyskały swój obecny kształt, obecny wygląd, budzą wiele wątpliwości, wiele dyskusji. Tynki zarówno na elewacji wazowskiej, jak i na elewacjach XVIII-wiecznych od strony Wisły były też wielokrotnie tematem dyskusji, były omawiane na posiedzeniach Komisji Architektoniczno-Konserwatorskiej. Przyjęto rozwiązania zaproponowane na podstawie przekazów historycznych. Jeżeli chodzi o elewację saską od strony Wisły, została ona odtworzona zgodnie ze stanem przedwojennym. Wprowadzono jedynie drobne korekty na podstawie przekazów ikonograficznych. Tymi przekazami były głównie projekty pochodzące z epoki saskiej, w momencie kiedy ta część zamku powstawała. Obrazy Bernarda Belotta, konkretnie widok Warszawy od strony Pragi. Te źródła ikonograficzne prezentujemy Państwu na zdjęciach. Tutaj prezentuję Państwu fragment obrazu widok Warszawy od strony Pragi, fragment z zamkiem. Ten obraz był bardzo istotną pomocą w tych podejmowaniu decyzji, jaką formę ostatecznie ta część zamku ma uzyskać. Chciałabym powiedzieć również, że tutaj w tej części bryły zamkowej wprowadzono jedynie drobne korekty, które polegały na usunięciu balkonu pierwszego piętra ryzalitu środkowego i rezygnacji z portfenetrów w sali wielkiej. Na ich miejsce wprowadzono wysokie okna.
To rozwiązanie potem wielokrotnie krytykowano jako niesłuszne, gdyż balkon powstał zapewne w trakcie przebudowy sali wielkiej za czasów Stanisława Augusta. To rozwiązanie z balkonem istniejącym jeszcze przy tym ryzalicie środkowym możecie Państwo dokładnie zaobserwować na obrazie, który przedstawia Święto Jordanu. Dzieje się to wszystko przed zamkiem, w tle pięknie widoczna fasada zamku od strony Wisły. I na koniec kilka zdjęć pokazujących, jak obecnie wygląda ta elewacja. Tutaj użyto tynków wapienno-piaskowych w trzech odmiennych tonacjach kolorystycznych, podkreślając w ten sposób odmienność stylistyczną poszczególnych części zamku. Jeżeli chodzi o elewacje wazowskie, które najpiękniej prezentują się od strony Placu Zamkowego i od strony trasy WZ, to tutaj problem do rozwiązania był o wiele bardziej skomplikowany, ponieważ dysponowano znacznie uboższym materiałem ikonograficznym. Pierwsze próby otynkowania zamku podjęto już w roku 1976. Chciałabym zaprezentować Państwu projekty elewacji zamkowych i tak jak Państwo możecie na tych właśnie zdjęciach zauważyć, początkowo planowano taką kolorystykę piaskową, jasną. I tak jak wspomniałam, pierwsze próby otynkowania zamku to była zaprawa wapienna, biało-kremowa. Stwierdzono, że ta kolorystyka elewacji nie wygląda dobrze, że zamek staje się taką bardzo dużą bryłą, która nie ma takich elementów przełamujących, porządkujących. Ostatecznie w kolejnych etapach prowadzono próby z tynkiem wapiennym z dodatkiem tłuczonej cegły wiśniówki i małej ilości barwnika naturalnego. Takie rozwiązanie kolorystyczne wprowadzono na wszystkich fasadach XVII-wiecznych. Osiągnięty efekt możecie Państwo zobaczyć na prezentowanych właśnie fotografiach zamku współczesnego. Budzi do dziś wiele dyskusji, ocen. Wielu ekspertów uważa, że ten kolor jest zbyt intensywny. Proszę Państwa, tyle jeżeli chodzi o takie wybrane zagadnienia związane z problemami, które trzeba było rozwiązać w trakcie już oczywiście prac projektowych, jeżeli chodzi o bryłę zamku. Teraz chciałabym przejść do omówienia kilku wybranych zagadnień związanych z odtwarzaniem wnętrz zamkowych. Równolegle do końcowej fazy prac budowlanych przystąpiono do realizacji projektów wystroju architektonicznego wnętrz. Wszystkie wnętrza zamkowe zostały podzielone na trzy grupy. Pierwsza z nich to wnętrza stanisławowskie, odtwarzane wiernie na podstawie licznych przekazów ikonograficznych, w tym oczywiście fotografii, ale także pomocą ogromną były te oryginalne, autentyczne fragmenty uratowane w czasie wojny i uratowane w czasie wojny zbiory sztuki. Druga grupa wnętrz to wnętrza XVIII-wieczne i wcześniejsze, przebudowane lub całkowicie zniszczone w XIX wieku, a obecnie odbudowane głównie na podstawie źródeł ikonograficznych i bardzo nielicznych zachowanych fragmentów oryginalnych. I wreszcie trzecia grupa wnętrz, wnętrza projektowane głównie pod kątem potrzeb funkcjonalnych nowej instytucji. Przy odtwarzaniu wnętrz historycznych dużą trudność stanowiło ustalenie prawidłowego obrysu poszczególnych pomieszczeń. Było to trudne z tego względu, że większość pomieszczeń zamkowych ma bardzo nieregularny kształt. W czasie prac nad projektami wnętrz wykorzystano bardzo bogatą dokumentację fotograficzną zamku przedwojennego. Na jej podstawie przy użyciu zachowanych detali wnętrz określono wymiary za pomocą wykresów geometrycznych. W
ten sposób udało się odtworzyć dokładny kształt wszystkich sal zamkowych. I teraz chciałabym przedstawić Państwu kilka rozwiązań, które były bardzo istotne w trakcie odtwarzania wnętrz Zamku Królewskiego. Bogata dokumentacja historyczna wnętrz zamkowych, w skład której wchodziły zachowane oryginalne projekty, szkice wnętrz oraz bogaty serwis fotograficzny praktycznie od 1915 roku. Niezwykle cenne oryginalne elementy, o których już wspominałam, boazerie, drzwi, gzymsy, supraporty. Te wszystkie elementy, te wszystkie materiały pozwoliły na wyjaśnienie problemów związanych z wyposażeniem poszczególnych wnętrz w około 70%. Mam na myśli tutaj oczywiście tę pierwszą grupę wnętrz stanisławowskich. Jeżeli chodzi o drugą grupę wnętrz, które w wyniku wielu przebudów XIX-wiecznych straciły swój oryginalny charakter, te wnętrza powstawały wcześniej w epoce saskiej, w epoce stanisławowskiej. Chciałabym tutaj na przykładzie gabinetu marmurowego pokazać Państwu, jak przebiegały te prace związane z odtwarzaniem tej części wnętrz. Chciałabym pokazać, jak wyglądał gabinet marmurowy przed II wojną światową. To wnętrze miało najbardziej jednoznaczną dokumentację historyczną. Zachowały się rysunki inwentaryzacyjne Jana Christiana Kamzecera z 1784 roku z opisami. Zachowały się rachunki z czasów budowy tego wnętrza i wyposażania go w te piękne marmury. Dzięki tym zachowanym materiałom wystrój pokoju marmurowego udało się odtworzyć zgodnie ze stanem z epoki stanisławowskiej. Projektantom udało się rozpoznać i określić wszystkie gatunki marmurów, które w tym wnętrzu występowały. Odtworzono również plafon na podstawie zachowanego projektu Jana Christiana Kamzecera. Do tego wnętrza powróciły uratowane w czasie wojny portrety królów polskich pędzla Baciarellego, ocalone w czasie wojny. Także proszę zwrócić uwagę, przedstawiam kilka zdjęć współczesnego pokoju marmurowego i możemy porównywać detale z obecnego wnętrza z tymi, które występują na tych rysunkach inwentaryzacyjnych Kamzecera. Te rysunki obecnie przechowywane są w zbiorach Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Kolejnym wnętrzem, które dzięki bardzo bogatej dokumentacji ikonograficznej udało się odtworzyć w miarę wiernie, jest sala senatorska zamku. Zaprojektowana i zrealizowana w XVIII wieku, przebudowana całkowicie w XIX wieku. Nie została odtworzona w dwudziestoleciu międzywojennym, natomiast jej rekonstrukcję w czasie odbudowy zamku oparto o projekty XVIII-wieczne, które szczęśliwie właściwie w całości zachowały się w Archiwum Saskim w Dreźnie. Ostatecznie zrealizowano pełną dokumentację malarską sali. Tu pokazuję Państwu zarówno te oryginalne projekty z Archiwum Saskiego w Dreźnie, jak i przedstawienia ikonograficzne z XVIII wieku, pokazujące, jak wyglądała sala senatorska właśnie wtedy, oraz, proszę zwrócić uwagę, kopie materiałów drezdeńskich wykonane już w latach 70. przez pana Andrzeja Bertranda, który został wybrany przez Komisję Architektoniczno-Konserwatorską jako osoba, która będzie odtwarzała dekorację malarską tej sali. Tę dekorację w pełni udało się odtworzyć. W 1987 roku odtworzono również zaplecek tronu w oparciu o projekt Andrzeja Grzybowskiego.
Te wszystkie realizacje możemy obecnie oglądać w sali senatorskiej Zamku Królewskiego. Proszę Państwa, wiele elementów, które powstawały, wiele elementów wyposażenia wnętrz zamkowych, które powstawały w trakcie odbudowy zamku, zostały odtworzone bardzo wiernie na podstawie zachowanych materiałów ikonograficznych. Między innymi mam na myśli tutaj zamkowe posadzki. Jedna z najbardziej zachwycających, pięknych, to posadzka z pokoju audiencjonalnego. Wierne odtworzenie posadzki było możliwe dzięki zachowanej dokumentacji inwentaryzacyjnej z 1915 roku, przechowywanej obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Podobnie posadzka z gabinetu konferencyjnego zamku, odtworzona również na podstawie tych materiałów z 1915 roku, kiedy to rozpoczęto dokumentację inwentaryzacyjną zamku po opuszczeniu go przez wojska rosyjskie. Proszę Państwa, tyle na temat materiałów ikonograficznych, które posłużyły do prac związanych z projektami samej bryły zamkowej, ale również poszczególnych wnętrz. Jak wspomniałam na początku, materiały ikonograficzne dotyczące odbudowy zamku to również bardzo bogaty zbiór fotografii, projektów, który powstawał w trakcie samej odbudowy Zamku Królewskiego. Wiele fotografii, wiele tysięcy fotografii wykonano w trakcie prac budowlanych, w trakcie prac związanych z odtwarzaniem poszczególnych wnętrz. Te materiały znajdują się obecnie w zbiorach Archiwum Zamkowego i wszyscy, którzy zajmują się badaniem najnowszej historii zamku, mogą z tych materiałów korzystać. Chciałabym tutaj zaprezentować Państwu kilka zdjęć pokazujących, jakie typy dokumentacji posiadamy. Są to fotografie, które dokumentują prace budowlane, położenie pierwszej cegły, wznoszenie murów zamkowych, jak również bardzo ciekawe fotografie, które choć trochę pokazują kulisy odtwarzania poszczególnych elementów, na przykład dekoracji elewacji zamkowych. Prace we wnętrzach z kolei pokazują, jak bardzo skomplikowanym przedsięwzięciem była odbudowa Zamku Królewskiego, jak bardzo skomplikowanym przedsięwzięciem było montowanie tych oryginalnych elementów, które miały wrócić na swoje miejsce zgodnie z zaleceniami Komisji Architektoniczno-Konserwatorskiej i tak się rzeczywiście stało. W tej chwili wszyscy Państwo, którzy oglądają wnętrza zamkowe, mogą widzieć te oryginalne elementy wmontowane w poszczególnych salach. Oprócz tych materiałów związanych z pracami budowlanymi i odtwarzaniem poszczególnych wnętrz zamkowych, w naszych zbiorach posiadamy również bogatą dokumentację projektową wielu elementów wnętrz, które powstawały już po roku 1984, kiedy to zamek został udostępniony publiczności. To są na przykład projekty architektoniczne sali koncertowej, projekt łoża do sali, do sypialni króla, czy projekty poszczególnych zaplecków tronu w sali senatorskiej, w sali rady, w pokoju audiencjonalnym. Te wszystkie projekty wykonał pan Andrzej Grzybowski. Oczywiście one też stanowią element dokumentacji ikonograficznej odbudowy zamku. Te wszystkie projekty pokazuję właśnie Państwu w tej chwili na zdjęciach. Szanowni Państwo, nie do przecenienia jest rola, jaką w procesie odbudowy odegrały te oryginalne fragmenty uratowane w czasie wojny, ale również wiele tysięcy fotografii, które wykonano przed wojną.
Te materiały były po prostu bezcenne. Jak bardzo często podkreśla pani Irena Oborska, główny architekt odbudowy Zamku Królewskiego, bez tych elementów odbudowa byłaby prawdopodobnie niemożliwa. Do dzisiaj wiele decyzji, które było podjętych w czasie odbudowy zamku związanych z odtwarzaniem bryły i wnętrz zamkowych budzi wiele kontrowersji. Niemniej jednak należy z perspektywy 50 lat podkreślić ogromną skalę tego przedsięwzięcia, wspaniałą jakość prac wówczas wykonywanych. W 1980 roku zamek wraz ze Starym Miastem został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w uznaniu wielkiego pietyzmu, wyjątkowego poziomu prac, które były prowadzone w czasie odbudowy zamku. Dziękuję Państwu za uwagę.